Kilka tygodni temu prezydent miasta poinformował, że ratusz rozważa, jak wykorzystać budynek przy Kościuszki 45. Dawną siedzibę centrum sztuki współczesnej, jak wówczas ujawnił, najmem nieruchomości zainteresował się suwalski oddział kasy. Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kościuszki 45, budynek zabytkowy ujęty w rejestrze zabytków, były budynek Poczty Polskiej. Myślałem, że krus skusi się na, na ten obiekt i zaadoptuje jego i będzie ta tutaj obsługa właśnie tej instytucji adresowana głównie no, przecież rolników. Niemniej jednak krus po ostatniej rozmowie KRUS ma inne tutaj swoje plany, raczej będzie chyba budował swój obiekt na ulicy Sportowej. Miastu na tę chwilę ta nieruchomość nie jest potrzebna. Będziemy chcieli jego zagospodarować na inne cele. Myślę, że nie ma potrzeb takich związanych z lokalizacją naszej innej instytucji, bo mamy teraz i budynek w remoncie. No, Niewicza 71, filia urzędu i sejnyńska 13 jest też w naszej dyspozycji, także tutaj tych y, dużych potrzeb nie mamy, wszystkie są zaspokojone, co chodzi o instytucje miejskie i wygląda na to, że będziemy poszukiwali najemcę, dzierżawcę długoterminowego y, po nowym roku. Zdaniem prezydenta... Nieruchomość po adaptacji mogłaby sprawdzić się jako. Może bank, może jakaś instytucja finansowa. Jeżeli wystawimy na wolny rynek, to mam nadzieję, że ten budynek no, w, w, znajdzie użytkownika.